drogie, cudowne, wspaniałe kandydatki na księżniczki. Na boginie. Na niezwykłe żony. Na dobre żony. No kandydatki w ogóle na partnerki, które coś rozumieją w życiu. Drogie, kochane panie. Usłyszałem niedawno takie zdanie. Chyba wreszcie mężowi wytłumaczyłam. I jak usłyszałem takie zdanie, zrozumiałem, że tragedia wisi na włosku. Ponieważ został jeden i jedyny włosek do tego, żeby on patrzył na nią jeszcze jak na kobietę. Bo jeżeli ona chyba wreszcie mu wytłumaczyła, to znaczy, że ona mu już setki razy powtarzała, żeby się nie zachowywał w ten właśnie sposób. I wreszcie mu wytłumaczyła. Wreszcie chyba jej się udało. To znaczy, że zmaltretowała chłopa do tego stopnia, że on ma dość, ma powyżej uszu jej i jego maltretowania. I doszła mi, przyszła mi do głowy właśnie taka myśl w tym momencie, kiedy usłyszałem to zdanie od tej kobiety. I się zapytałem jej, kochana, a jak często zdarza ci się skrytykować swojego męża? I wtedy usłyszałem, że od czasu do czasu, gdy mu się to należy, no to należy to zrobić, żeby się nie rozpuścił jak dziadowski bicz. A zapytałem się również, a jak często mówisz miły, serdeczny, radosny komplement swojemu mężowi? Od czasu do czasu też mu mówię, jak zasłużył, to czemu nie? Zdarza się i też mu mówię. A się zapytałem, jakbyś tak położyła to na wadze. Ilość tych komplementów i ilość tej krytyki, to czy ta waga byłaby w równowadze? No, no mniej więcej tak, mniej więcej tak. I wtedy zdradziłem tajemnicę tej kobiecie. Zapytałem się jej, czy twoja waga byłaby również w równowadze, gdyby twój ukochany mąż mówił ci taką samą ilość złośliwości, co komplementów. Ale on nie ma powodu, żeby mi prawić jakiejś złośliwości. I to. I ta uwaga trafiła mnie dogłębnie. Ponieważ okazuje się, że ona ma powody, żeby mu prawić złośliwości. I dlatego, drogie kochane, cudowne, wspaniałe kandydatki na rozumne kobiety, informuję was, że taką samą wagę jak wy ma twój facet. To nie jest waga o równych szalkach. To jest tak zwana waga dziesiętna. Jak z jednej strony położysz krytykę, to z drugiej strony, żeby to zrównoważyć, to trzeba co najmniej 10 komplementów. Jeżeli chcesz, żeby twój ukochany facet patrzył na ciebie z uśmiechem, nie tylko wewnętrznym, ale i zewnętrznym, to zapamiętaj sobie to do końca życia, że każda krytyka niweluje 10 pozytywnych zdań, które mu powiedziałaś, 10 twoich komplementów, 10 twoich zachwytów. Dlatego jeżeli chcesz, żeby twój facet patrzył na ciebie tak jak kiedyś, to rób to, co robiłaś kiedyś. Mówiłaś mu co najmniej 11 komplementów, prawiłaś mu co najmniej 11 zachwytów, zanim raz go skrytykowałaś. I dlatego postaraj się, aby on wreszcie nie zrozumiał tego,
że popełnił błąd.